Panie, oświeć serca. Stęsknionych ludzi, którzy pragną Cię, przyjdź mój Panie, oświeć serca. Stęsknionych ludzi, którzy pragną Cię. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pan z Wami i z Duchem Twoim. W ostatnim dniu rekolekcji przychodzimy, aby spotkać się z Bogiem, aby podczas tej Eucharystii powierzyć Mu całe nasze życie i prosić o jak najbardziej owocne przeżycie nadchodzących świąt. Owoce tej mszy świętej ofiaruję w intencji zmarłego Kazimierza w 15. rocznicę śmierci zmarłej Józefy Górskich oraz Emilii i Stanisława Jankowskich, prosząc dla nich o łaskę nieba. Uznajmy przed Bogiem, że jesteśmy grzeszni, abyśmy mogli z czystym sercem złożyć najświętszą ofiarę. Zmiłuj się nad nami, Panie, bo zgrzeszyliśmy przeciwko Tobie. Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje i daj nam swoje zbawienie. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Módlmy się. Boże, przez narodzenie Twojego Syna z Najświętszej Dziewicy Maryi zajaśniała przed całym światem Twoja potęga. Spraw, abyśmy zachowywali nienaruszoną wiarę w tajemnicę wcielenia i sławili ją z pełnym miłości oddaniem. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieku. Amen. Czytanie z Księgi Sędziów. Sorea w pokoleniu Dana żył pewien mąż imieniem Manoach. Żona jego była niepłodna i nie rodziła. Anioł Pański ukazał się owej kobiecie, mówiąc jej: Otoś teraz niepłodna i nie rodziłaś, ale poczniesz i porodzisz syna. Lecz odtąd strzeż się, nie pij wina ani sycery i nie jedz nic nieczystego. Oto poczniesz i porodzisz syna, a brzytwa nie dotknie jego głowy, gdyż chłopiec ten będzie Bożym Nazirejczykiem od chwili urodzenia. On to zacznie wybawiać Izraelitów z rąk filistyńskich. Poszła więc kobieta do swego męża i tak rzekła do niego: Przyszedł do mnie mąż Boży, którego oblicze było jakby oblicze anioła Bożego, pełny dostojeństwa. Nie pytałam go, skąd przybył,
a on nie oznajmił mi swego imienia. Rzekł do mnie: oto poczniesz i porodzisz syna, lecz odtąd nie pij wina ani sycery, ani nie jedz nic nieczystego, bo chłopiec ten będzie Bożym Nazirejczykiem od chwili urodzenia aż do swojej śmierci. Porodziła więc owa kobieta syna i nazwała go imieniem Samson. Chłopiec rósł, a Pan mu błogosławił. Duch zaś Pana począł na niego oddziaływać. Oto Słowo Boże. Będę opiewał chwałę Twoją, Boże. Będę opiewał chwałę Twoją, Boże. Bądź dla mnie skałą schronienia i zamkiem warownym, aby mnie ocalić, bo Ty jesteś moją opoką i twierdzą. Boże mój, wyrwij mnie z rąk niegodziwca. Będę opiewał chwałę Twoją, Boże. Bo Ty, mój Boże, jesteś moją nadzieją. Panie, Tobie ufam od lat młodości. Ty byłeś moją podporą od dnia narodzin. Od łona matki moim opiekunem. Będę opiewał chwałę Twoją, Boże. Opowiem o potędze Pana. Będę przypominał tylko Twoją sprawiedliwość. Boże, Ty mnie uczyłeś od mojej młodości i do tej chwili głoszę Twoje cuda. Będę opiewał chwałę Twoją, Boże. Alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja. Korzeniu jest tego, który stoisz jako sztandar narodu. Przyjdź nas uwolnić, racz dłużej nie zwlekać. Alleluja, alleluja, alleluja. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Za czasów Heroda, króla Judei, żył pewien kapłan imieniem Zachariasz z oddziału Abiasza. Miał on żonę z rodu Arona, a na imię było jej Elżbieta. Oboje byli sprawiedliwi wobec Boga i postępowali nienagannie według wszystkich przykazań i przepisów pańskich. Nie mieli jednak dziecka, ponieważ Elżbieta była niepłodna. Oboje zaś byli już posunięci w latach. Kiedy Zachariasz, wyznaczony dla swego oddziału kolei, pełnił służbę kapłańską przed Bogiem, jemu zgodnie ze zwyczajem kapłańskim przypadł los, żeby wejść do przybytku pańskiego i złożyć ofiarę kadzenia, a cały lud modlił się na zewnątrz w czasie kadzenia. Naraz ukazał mu się anioł pański stojący po prawej stronie ołtarza kadzenia. Przeraził się na ten widok Zachariasz i strach padł na niego. Lecz anioł rzekł do niego: nie bój się, Zachariaszu, twoja prośba została wysłuchana. Żona twoja Elżbieta urodzi ci syna, któremu nadasz imię Jan. Będzie to dla ciebie radość i wesele i wielu z jego narodzenia cieszyć się będzie. Będzie bowiem wielki w oczach Pana, wina i sycery pić nie będzie i już w łonie matki napełniony będzie Duchem Świętym. Wielu spośród dzieci Izraela nawróci do Pana Boga ich, on sam pójdzie przed nim w duchu i mocy Eliasza, żeby serca ojców nakłonić ku dzieciom, a nieposłusznych do usposobienia sprawiedliwych, by przygotować Panu lud doskonały. Na to rzekł Zachariasz do anioła: po czym to poznam, bo ja jestem już stary i moja żona jest w podeszłym wieku? Odpowiedział mu anioł: ja jestem Gabriel, który stoję przed Bogiem, a zostałem posłany, by mówić z Tobą i oznajmić Ci tę wieść radosną,
a oto będziesz niemy i nie będziesz mógł mówić aż do dnia, w którym się to stanie, bo nie uwierzyłeś moim słowom, które się spełnią w swoim czasie. Lud tymczasem czekał na Zachariasza i dziwił się, że tak długo zatrzymuje się w przybytku. Kiedy wyszedł, nie mógł do nich mówić i zrozumieli, że miał widzenie w przybytku. On zaś dawał im znaki i pozostał niemy. A gdy upłynęły z niego posługi kapłańskie, powrócił do swego domu. Potem żona jego Elżbieta poczęła i pozostawała w ukryciu przez 5 miesięcy i mówiła: tak uczynił mi Pan, wówczas kiedy wejrzał łaskawie i zdjął ze mnie hańbę w oczach ludzi. Oto słowo Pańskie. Przyjrzyj Duchu Święty, ja pragnę, oto dziś błagam Cię. Przyjdź w mojej mocy i sile, radością napełni mnie. Przyjdź w Twojej mocy i sile, radością napełni mnie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Jak się macie? Bardzo się cieszę. Tutaj prasa przyjechała, zdjęcia mi robią, więc się tak lekko ustawiłem z uśmiechem na twarzy, żeby ładnie wyjść na zdjęciu, nie? No, z rodziną najlepiej wychodzi się na zdjęciach. Słyszeliście ten tekst? Drodzy, bardzo się cieszę, że wytrwaliście przez te 4 dni na rekolekcjach. Mówiłem to już wczoraj, ale to powtórzę. Że kiedy pozwalasz Panu Bogu na takie ogromne Jego działanie, to On ma dla każdego z nas przygotowany niesamowity prezent. I jeżeli ja Mu na to pozwalam, to będę mógł się bardzo mocno ucieszyć tym prezentem, który On dla mnie przygotował. I ten prezent przygotował na pewno podczas tych rekolekcji. Nie wiem, co się wydarzy dzisiaj, kiedy wrócicie do domu. Nie wiem, ale wierzę w to, że wydarzyć się może wielki cud. Ogromny cud w życiu każdego z nas. Bardzo Wam dziękuję już teraz, ponieważ tak jak powiedziałem na początku rekolekcji, przyjechałem, byście mi te rekolekcje poprowadzili. I rzeczywiście tak też się czułem. Bo byliście, modliliście się za mnie, widziałem Wasze twarze pierwszego dnia i widzę je dzisiaj. One naprawdę są inne. Pewnie tego nie widzicie, może tego nie dostrzegacie, ale kiedy na Was patrzę, to widzę ludzi, w których naprawdę Słowo Boże zaczęło coś dokonywać. Teraz trzeba to bardzo mocno zaaplikować w swoje życie. Trzeba to stąd wynieść. Myślę, że rekolekcje zawsze są chwilą, w której Bóg mi coś daje, a ja mam teraz iść z tym dalej, by to dalej przekazywać. Drodzy, pierwszego dnia, tak krótko podsumowując, mówiliśmy sobie o nazwaniu swojego trupa, którego ma się w sobie. Powiedziałem, że jesteśmy takimi żywymi trupami, że jest coś takiego i trzeba to nazwać, co powoduje ogromny smutek, roztargnienie, rozpacz. Wiem o tym, że jako chrześcijanin nie może być we mnie takiego smutku. Pomimo grzechu, pomimo rozpaczy, cierpienia, to nadzieja bycia uczniem Chrystusa, tożsamość bycia Jego uczniem sprawia, że ja jestem człowiekiem radosnym, człowiekiem, który ma nadzieję nieba. Mówiłem o postanowieniach, tych postanowieniach, które mogą nas przybliżyć do Pana Boga i do drugiego człowieka, ale uwaga, przez drugiego człowieka. Nie tylko przez to, że będziemy sobie fajnie gadać te kazania i fajnie je słuchać, ale że zrobimy choćby ten najmniejszy, ale zrobimy krok do drugiego człowieka, w którym Pan naprawdę chce się objawić i pokazać. Oto jestem, znaleźliśmy się w uczynku miłosierdzia, w uczynku miłości. I mówiłem też w poniedziałek o tym, jaki On jest naprawdę. Myślę, że wielu z Was usłyszało prawdę o Bogu, że ma jedno imię. Miłosierdzie. To jest imię Boga. Że nie ma innego imienia. I mogłem dowiedzieć się tak naprawdę,
jaki On jest. Chociaż my Go czasami postawiliśmy pod murem, że jesteś oskarżyciel, sędzią, jesteś takim złym dziadkiem mrozem, który czeka, aż mi się coś wydarzy. I wczoraj mogliśmy dowiedzieć się, co powoduje, że ja tej miłości w swoim życiu totalnie nie doświadczam. A dzisiaj uwaga, a dzisiaj ostatni temat. Niebo. Niebo. Myślę, że przed każdym z Was, przed każdym z nas dzisiaj otworzyło się niebo. I mogłem tego nieba doświadczyć, kiedy zgiąłem kolana u kraty konfesjonału. Nie wiem, na ile byliście szczerzy, na ile się przygotowaliście do tej spowiedzi. Wczoraj bardzo mocno o tym mówiłem, żeby pozwolić Panu Bogu na to, aby się wdarł w najciemniejsze zakątki mojego serca, których nigdy Bogu nie pokazałem. I mówiłem Wam o tym i prosiłem Was, nigdy już tak nie róbcie, żeby to była tylko spowiedź dwa razy do roku, bądź jeden raz do roku. To jest największy smutek Boga. I największy smutek Boga jest wtedy, kiedy jesteśmy w ławkach, a On wychodzi jak żebrak w komunii i jest zalany krwią, bo Jego dzieci nie chcą Go przyjąć. Byśmy już nigdy więcej nie zamykali serc, ale byśmy zawsze powodowali w nas tą łaskę uświęcającą przez powrót, bo już wiemy, że Jezus nie cierpi z tego powodu, że my grzeszymy, ale cierpi najbardziej wtedy, kiedy my nie wracamy po Jego przebaczenie, po Jego miłosierdzie. I to niebo dzisiaj jest udziałem życia każdego z nas. Ale ono jest po coś. To niebo jest dla nas, ale w konkretnym celu. Człowiek, który nikogo w swoim życiu i niczego nie potrzebuje, nie jest w stanie, uwaga, nikomu nic dać. Pytam Was, czy potrzebujecie Boga? Czy pragniecie Boga? Pragniecie Jego doświadczenia? Pragniecie Jego przebaczenia? Jeżeli tak, to idziemy do kraty konfesjonału. Gdybyście się mnie zapytali, gdzie mi osobiście najbardziej Bóg wyznaje miłość, to kiedy sam klękam i się spowiadam. Wtedy Bóg najbardziej wyznaje mi miłość. To jest szaleństwo. Ja się bardzo cieszę, kiedy mogę się wyspowiadać i poczuć się wolny. Nawet na chwilę, ale czuć się wolny. Bo wiem, że to mnie prowadzi do nieba. Ale uwaga, kochani, konfesjonał mnie do czegoś zobowiązuje. Do, uwaga, zmiany swojego życia, postępowania, wracania do dobrych uczynków, do żałowania za te grzechy. Ale ten stan łaski, w którym ja jestem, to jest taki stan, kiedy jestem w Jego miłości, jestem zanurzony w Jego miłości, to On mnie zobowiązuje do robienia tego samego. Człowiek, który nikogo i niczego nie potrzebuje, nie jest w stanie nikomu nic dać. I jest to człowiek straszliwie samotny. To jest człowiek, który żyje w wielkiej ciemności. A więc musimy tego pragnąć, żeby rozdawać miłość, rozdawać ją innym. Kochani, ja Wam powiem, że rozmawiam z różnymi ludźmi. Czasami totalnie tego nie rozumiem, ale zarazem rozumiem, bo też to przeżyłem w swoim życiu. Przychodzę do konfesjonału, klękam i wiem, że zaraz będę musiał stąd wyjść. Zaraz będę musiał pójść do świata, do mojego świata, w którym na co dzień żyję i dać to samo, co dał mi Bóg. Jeżeli nie dajesz tego samego, co daje Ci Bóg, jeżeli nie dajesz miłosierdzia, które daje Ci Pan, to jest to nieprawdziwe. Jest to fałszywe. Jest to nieautentyczne, niechrześcijańskie. Bo czasami jest tak, że ja doświadczam miłosierdzia, ale wracam do świata, w którym żyję i tam już miłosierdzia nie chcę okazać. Nie chcę kochać. Nie chcę być miłosierny. I ta spowiedź jest tak naprawdę bez sensu. Jeżeli za tym nie idzie bardzo konkretna decyzja, bardzo konkretny krok, to jest po prostu bez sensu. Mam w rodzinie kogoś, komu nie potrafię przebaczyć.
i nie przebaczę. Wiecie, czy On nam coś zrobił? Ja to powtórzę, bo to chyba wczoraj mówiłem. Czy On nam coś uczynił złego? Nie. A czy my coś Mu zrobiliśmy złego? Tak, każdy. Jak ktoś nie uczynił Jezusowi nic złego, to niech idzie do domu. Bo to nie jest dla Niego miejsce. Bo to jest miejsce dla ludzi chorych. To jest klinika serc. Jak uważasz się, że Jemu nic nie zrobiłeś, Jezusowi, to idź do domu. Bo to jest Kościół dla grzeszników, a nie dla świętych. Dla ludzi słabych. Ale wiecie, co Jezus robi? Jezus w tej swojej doskonałej miłości wychodzi naprzeciwko nas i mówi: dziecko, daj mi swoją winę. Ja chcę ją odebrać. Ty coś zrobiłeś mi, ale daj mi tą swoją winę. Ja ją biorę na krzyż, ja ją krzyżuję na krzyżu. Otwieram Ci niebo. Nie musisz już czekać na moje zbawienie, bo ja już Cię zbawiłem, jesteś wolny. To Jezus podchodzi do mnie i do Ciebie i mówi: daj mi to. Potrafisz tak ze swoją mamą, tatą, ze swoim sąsiadem, ze swoimi bliskimi w domu, sąsiadami, potrafisz iść do nich i wyciągnąć pierwszy rękę? Bo jeżeli tak nie potrafisz, to masz pokiereszowaną miłość. Tam się coś dzieje złego. I ja wiem, że jest nam ciężko czasami. Jak ktoś nam uczyni bardzo coś niedobrego, czujemy się skrzywdzeni, zranieni. Ojciec nas opuścił w domu, matka znieważył naszą rodzinę. Jak mu przebaczyć? Jak przebaczyć swojemu bratu, siostrze? Jak to zrobić? To są dylematy dzisiaj człowieka. Ale Jezus musi Cię pokonać. Mnie i Ciebie. I ja, słuchajcie, doświadczyłem czegoś takiego i zawsze na rekolekcjach się tym dzielę. Dlatego, że jest to najmocniejsze doświadczenie w moim życiu kapłańskim. Ja, słuchajcie, przez lata pięknie stałem przy ołtarzu. Wiecie, co mnie najbardziej w Kościele niepokoi? Co mnie najbardziej w Kościele niepokoi, gdy chodzi o księży? Że my pięknie odprawiamy msze. Mankieciki, kanciki, pineski, spinki na koszulach, elegancko obszczyżony. Też byłem wczoraj u fryzjera. Wszystko elegancko. Staję do ołtarza. Ekskluzyw. Elegancki człowiek. Wszystko super. Niedzielni katolicy wyprasowani. Wygodnie się do nich mówi. A potem wychodzisz z kościoła i nie potrafisz kochać. I ja tego doświadczyłem w kapłaństwie. Wiecie, przyglądałem się kilka lat temu papieżowi Franciszkowi. Cały świat mu się do tej pory przygląda. To jest papież, który wychodzi spoza schematu. Wiecie, można być naprawdę takim idealnym księdzem. Liturgicznie wszystko, to jest wszystko ważne, ale uwaga. Może nastąpić mały zgrzyt między tym, co tutaj robimy przy ołtarzu, czy przed ołtarzem, a tym, jak żyjemy. I ja tego doświadczyłem. Wczoraj Wam mówiłem o tym więzieniu. Papież, słuchajcie, kilka lat temu, Wielki Czwartek, pokazał światu, na czym polega miłość. Wielki Czwartek wyszedł do ośrodka dla, nie pamiętam, czy to było prostytutek, czy kogoś tam, ja już nie wiem, ale poszedł do takiego ośrodka, gdzie klęknął przed prostytutkami, zabójcami, muzułmanami, złodziejami, narkomanami. Uklęknął przed nimi i zaczął myć im nogi. I cały świat z wywałuszonymi oczami patrzył, co papież robi. Jak on śmie muzułmanowi myć nogi. A on pokazał światu, na czym polega przebaczenie. Na czym polega miłosierdzie. I ja tego nie potrafiłem zrobić. Przeżyłem jednego roku jako misjonarz miłosierdzia dwa święta. Boże Narodzenie, Wielkanoc. Po raz pierwszy od wielu, wielu lat. Po raz pierwszy od wielu, wielu lat.
2 lata temu wraz z grupą młodych ludzi poszliśmy do więzienia. Wielki Czwartek. Wtedy nie pojechałem po raz pierwszy na mszę krzyżma do katedry, ale i tak uważam, że to był najpiękniejszy poranek Wielkiego Tygodnia. Stanąłem przed więźniami, odprawiałem im mszę świętą Wieczerzy Pańskiej. Było kilkunastu oprawców osadzonych. I podczas końcówki już na kazaniu, podczas kazania na koniec powiedziałem, a teraz zrobię coś, czego nigdy wcześniej bym nie zrobił. I Bóg mnie musiał mnie szukać przez wiele, wiele lat kapłaństwa, żeby odejść od ołtarza i znaleźć ołtarz tam, gdzie świat już wszystko skreślił. I słuchajcie, oni nie wiedzieli, o co chodzi. Powiedziałem do nich, słuchajcie, ja to zrobię pierw dla siebie, żeby się nauczyć naprawdę kochać. Wziąłem miskę, wodę, ręcznik, klękałem przed tymi więźniami i zacząłem myć im nogi i je całować. Słuchajcie, mi serce pękało. Wszyscy płakaliśmy. Wszyscy. Przyklęknąłem, by uczyć się kochać, bo nikt się nie zapyta, dlaczego oni tam siedzą, dlaczego oni tacy są. Nikt z nich się taki nie urodził. Nikt się z nich nie urodził dzieciobójcą, mordercą, pedofilem, złodziejem, pijakiem. Nikt się z nich taki nie urodził. Nikt się nie zapyta o historię ich życia, o ich domy. Oni wiedzą, że tam muszą siedzieć. Nie spotkałem się z takim więźniem, który powiedział, proszę księdza, ja tu jestem za same dobre rzeczy. Oni wiedzą, dlaczego tam siedzą i wiedzą, że muszą karę odbyć. Ale kiedy się już naprawdę z nimi nawiąże fajną relację, to oni zaczynają pękać. I wiecie, to była największa terapia. Jeden z terapeutów mówi, proszę księdza, pracuję tutaj 30 lat. To była największa terapia. Dla mojego kapłaństwa to była największa terapia, jaką przeżyłem w życiu. Ja wtedy przeżyłem święta. Bo zrozumiałem, o co chodzi Jezusowi. Idźcie do więźniów. Idźcie do ludzi na marginesie. Do opuszczonych, samotnych. Mówiłem wam ostatnio, chyba 2 dni temu, że tego w ogóle nie potrafiłem robić. Wiecie, co zrobił Franciszek z Asyżu? Święty Franciszek, którego bardzo dobrze znamy, zrobił kiedyś niesamowitą rzecz. Żeby pójść na ulicę i stać się żebrakiem, musiał zrobić jeden ważny gest. Kiedy był kiedyś na drodze, zobaczył trędowatego, który żebrał o pieniądze. Przyklęknął przed tym trędowatym żebrakiem, rozwinął mu bandaż, wsadził palca w jego śmierdzącą ranę i włożył sobie go do buzi. I powiedział do tego żebraka, teraz jesteśmy na równi, teraz się znamy, teraz ja Cię rozumiem. Wiecie, to jest triumf miłosierdzia. I Boże Narodzenie pierwszy raz od wielu lat, gdzie Bóg musiał mnie naprawdę bardzo mocno musiał dać mi kopa. Stawałem do ołtarza, właśnie taki wyprasowany ksiądz, i mówiłem ludziom dużo o miłości, o przebaczeniu, o miłosierdziu i w ogóle te wszystkie jakieś takie słówka. I kłamałem ludzi. Byłem nieprawdziwym księdzem. Dzisiaj mogę to powiedzieć. Już się tego nie wstydzę. Chociaż jest mi wstyd to mówić. Przez 10 lat nie odzywałem się ze swoim rodzonym bratem. 10 lat. Nie chciałem na niego patrzeć. Doszło między nami do jakiegoś niefajnego zgrzytu. Bardzo infantylnego zresztą, głupiego. I 10 lat, już w seminarium jak byłem, zostałem księdzem, stawałem przed ludźmi, wielki kapłan. Zakłamany.
I pamiętam tą Wigilię, kiedy jechałem do domu, dzieliłem się opłatkiem z rodzicami. To była tak głupia Wigilia. Te głupie życzenia, mało ważne, mało znaczące. Wszyscy czują jakiś kwas. Jest coś nie tak, jakiś niepokój. Czegoś brakuje. Wiedzą o mojej relacji z moim bratem. Płaczą z tego powodu. Mój brat akurat nie mieszka w Wałbrzychu, bo ja pochodzę z Wałbrzycha. Mój brat mieszka w Warszawie. Ma już rodzinę, ma wspaniałą żonę, ma dzieci. I wracając z Wigilii, miałem jechać na pasterkę, gdzie miałem mówić kazanie o miłosierdziu. Faryzejski kapłan będzie mówił o miłosierdziu. W teorii. I wiecie, nie potrafię nawet tego wam opisać, ale to było tak prawdziwe, tak silne, tak autentyczne. Dlatego jestem skłonny o tym mówić. Jadąc autem, wewnętrznie poczułem taki głos: zadzwoń do swojego brata i mu przebacz, i go przeproś. Ja? Ja mam to zrobić? Pamiętam, ręką walnąłem w kierownicę. Powiedziałem, że nie zrobię tego. Zadzwoń do niego. W tym roku miłosierdzia chcę nauczyć ciebie kochać. Słuchajcie, wziąłem telefon, zapadła głęboka cisza. Wiem, że leciały nam po policzkach łzy. Czuć było tylko oddech. I w pewnym momencie powiedziałem do niego: powiem ci coś, czego ci w życiu nie mówiłem. Jesteś moim bratem i bardzo cię kocham. Jesteś moim bratem i bardzo cię kocham. Wszystko ci przebaczam i za wszystko cię przepraszam. I do tej pory mówię to z wielkim wzruszeniem. Wtedy popękały skały, wszystko. Wtedy było Boże Narodzenie. Pierwszy raz. Pierwszy raz w życiu w kapłaństwie. Ile rodzin tak siada do stołu, mówiąc sobie głupie życzenia. Wiecie, jakie to są głupie życzenia? Zdrowia, szczęścia i słodyczy. Zdrowia, szczęścia, wina, beczkę. Siedmiu synów i córeczkę. Dużo pieniążków. Kiedy mój brat mnie odebrał na lotnisku, kiedy wróciłem z Rzymu, myśmy się tak długo nie widzieli, że ja nawet nie wiedziałem, że ma drugiego syna. I nie wiedziałem, jak ma na imię. Dzisiaj już jest dobrze. Dzisiaj sobie siadamy razem i pijemy dobre whisky. Jest bardzo fajnie. Wczoraj z nim rozmawiałem przez 45 minut. I gadaliśmy sobie o swoim życiu. I to było fajne. Wiecie, co opowiadam teraz? Opowiadam waszą historię. Historię waszych rodzin, domów. Znamy się. Trochę się znamy. Wiemy, jak jest w naszych rodzinach. I teraz będzie Boże Narodzenie. I będziecie sobie składali życzenia. I to jest taki moment, kiedy może ty, drogi mężu, zegniesz kolana przed żoną i powiesz jej przepraszam. I pocałujesz ją w dłoń. A ty jako żona zrobisz to samo. Po wielu latach może powiesz przepraszam, przebaczam. Może w końcu ty, drogi synu i córko, weźmiesz dłoń mamy i taty i je pocałujesz. I sobie przebaczycie, przeprosicie się. I nie mówcie sobie głupich życzeń. Tylko sobie błogosławcie. Przebaczajcie, przepraszajcie. To tam jest Boże Narodzenie. To tam Chrystus się zaczyna rodzić. Tam zaczyna rodzić się, gdzie jest miłość. Gdzie jest przebaczenie, gdzie jest miłosierdzie. To tam się dzieje. I drodzy, tego wam życzę. Jeśli nie doświadczymy czyjegoś miłosierdzia, jeśli nie potrzebujemy innych ludzi, jeśli nie potrzebujemy miłości Boga, nie będziemy w stanie zrozumieć, że drugi człowiek potrzebuje naszej miłości, dobrego gestu, uśmiechu, wsparcia, podzielenia się. Teraz to wzięliście, to dajcie. Wzięliśmy to z tych rekolekcji, to wracajmy do domu i to dajmy.
I tego wam życzę. Życzę wam pięknych świąt. Właśnie takich. Gdzie się zegną kolana, popłyną łzy i będzie prawdziwe słowo kocham. Autentyczne. Dziękuję wam za te rekolekcje. Jeszcze raz. Dziękuję wam za ten dobry czas i kapłanom, księżom, księdzu proboszczowi i wam, drodzy, którzy te przychodziliście codziennie. Tym, którzy nie przychodzili z lenistwa, to idźcie do spowiedzi, boście zmarnowali 4 dni. Jak siedzieliście w domu i nie chciało wam się tutaj przyjść na rekolekcję, daliście się szatanowi okraść. Mówię to z premedytacją. Daliście się szatanowi okraść. Kolejny raz zresztą w twoim życiu. Jak nie byliście na rekolekcjach. Z błahych powodów. Szkoda. Ale wam, drodzy, dziękuję. I nieście to światło. Amen. Po mszy świętej nie idźcie do domu. Macie niespodziankę jeszcze. I już teraz wam bardzo dziękuję za wasze ofiary, które będziecie składać na cele nowej ewangelizacji. I zapraszam was wszystkich do siebie, do Polanicy Zdroju. Przyjedźcie odpocząć. Stańmy teraz. Nasz Bóg jest Bogiem spełniającym Twoje zbawcze obietnice, które mają doprowadzić nas do świętości. Wspólnie wołajmy do Niego. Boże, Ty w swojej mądrości i miłości kierujesz Kościołem. Odnawiaj go i uświęcaj, aby był znakiem Twojej obecności wśród ludzi. Ciebie prosimy. Boże, Ty posługujesz się ludźmi w prowadzeniu świata do zbawienia. Powołuj do sprawowania władzy osoby mające na celu dobro wspólne społeczeństw. Ciebie prosimy. Boże, Ty powołujesz ludzi do wypełniania zadań. Wspieraj w rodzinach każdego, kto przez lekturę Słowa Bożego i modlitwę osobistą chce odkrywać Twoją wolę. Ciebie prosimy. Boże, Ty doprowadzasz do końca dzieło rozpoczęte na Chrzcie Świętym. Wezwij do swojej szczęśliwości zmarłego Kazimierza, Józefę, Emilię i Stanisława, którzy oczekują na zbawienie. Ciebie prosimy. Boże, Ty czynisz z nas świadków Ewangelii według naszego powołania. Dopomóż, aby droga, którą nam wskazujesz, zaprowadziła nas do świętości. Ciebie prosimy. Boże, Ty w Twoim Synu spełniasz pragnienia ludzkości. Daj nam cieszyć się Twoją obecnością w życiu, do którego nas przygotowałeś i w którym nas prowadzisz. Przez Chrystusa, Pana naszego. Każdy spragniony i słaby też niech przyjdzie do źródła, serce obmyje swe, niech ból i cierpienie zanurzy w swym miłosierdziu, nie głębia woła nas. Panie Jezu, przyjdź. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący.
Panie nasz Boże, wejrzyj łaskawy na dary złożone na Twoim ołtarzu. Niech Twoja boska moc uświęci chleb i wino, które my słabi ludzie Tobie przynosimy. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Pan z Wami. I z Duchem Twoim. Górę serca. Wznosimy je do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie. Panie Ojcze Święty, Wszechmogący Wieczny Boże, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Jego przepowiadali wszyscy prorocy. Dziewica Matka oczekiwała z wielką miłością. Jan Chrzciciel zwiastował Jego przyjście i ogłosił Jego obecność wśród ludu. On pozwala nam z radością przygotować się na święta Jego narodzenia, aby gdy przyjdzie, znalazł nas czuwających na modlitwie i pełnych wdzięczności. Dlatego z aniołami, archaniołami i z wszystkimi chórami niebios głosimy Twoją chwałę razem z nimi wołając. Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Thank you.
Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu. Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości. Razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Józefem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen, 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 amen. Bóg nas tak umiłował, że zesłał nam swojego Syna jako Zbawiciela. Dlatego ośmielamy się mówić: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, nas wybaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w Twoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła. I zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażcie sobie znak pokoju. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, obdarz nas pokojem. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie tylko
działa Święty Duch. Jezusowi chwała, cześć, jestem tu, by wielbić Cię, nieskalany.
Módlmy się. Wszechmogący Boże, dziękując za udzielone nam łaski, prosimy Ciebie, wzbudź w nas pragnienie darów, których wkrótce nam udzielisz. I oczyść nasze serca, abyśmy mogli godnie obchodzić święta narodzenia naszego Zbawiciela, który żyje i króluje na wieki wieku. Amen. Księże rekolekcjonisto, księże Rapale, w imieniu całej wspólnoty parafialnej przyjmij serdeczne podziękowanie za trud przeprowadzenia tych rekolekcji. Dziękujemy, że głosząc Słowo Boże pod natchnieniem Ducha Świętego wprowadziłeś nas w czas Adwentu, w którym szczególnie mamy zwrócić uwagę na modlitwę, sakrament pokuty i pojednania oraz Eucharystię. Wierzymy, że to wszystko daje nam Chrystus, abyśmy się stali ludem czuwającym i z radością oczekującym na spotkanie z Nim. Dziękujemy za Twoją obecność i życzymy, abyś w swojej dalszej posłudze kapłańskiej doświadczał Bożej miłości, która niech spływa na Ciebie przez serdeczność tych, z którymi się spotykasz, dla których jesteś pasterzem. Szczęść Boże, Bóg zapłać. Tak jak na porannej mszy świętej, tak i teraz na wieczór przedstawiciele naszych parafian, myślę, wyrazili myśli każdego, kto w tych rekolekcjach uczestniczył, kto dał się ponieść Słowu Bożemu poprzez narzędzie, jakim jest ksiądz Rafał, nasz gość. Jesteśmy Bogu wdzięczni za ten czas, za to przygotowanie do świąt Bożego Narodzenia, za prostowanie po prostu naszego życia, naszych codziennych ścieżek. Serdecznie jako pasterz parafii wraz z księżmi dziękuję księże Rafale za przyjęcie tego zaproszenia, za obecność wśród nas, za Twój trud, za Twoje słowo, Twoje zaangażowanie. Niech dobry Bóg błogosławi wszystkich tych miejscach, gdzie Pan Bóg Cię pośle i gdzie Cię widzi przez Kościół, przez hierarchów. Szczęść Boże! Dzięki. Myślę, że nie będę już przedłużał, bo ja już wszystko powiedziałem. Słuchajcie, trochę jest zimno, chociaż mi już nie jest zimno. Ja już jestem, słuchajcie, tak rozgrzany. Bardzo dziękuję, że przyjął Remek, mój serdeczny przyjaciel, który nam będzie tutaj właśnie grał też na adoracji i będzie teraz taka chwila bardzo ważna, bardzo mocna. Dlatego zachęcam Was, żebyście zostali. Już długo nie będziemy siedzieli, ale chciałbym, żebyście kogoś poznali, kogoś bardzo ważnego. I mówię Wam do zobaczenia. A ksiądz niech pobłogosławi. Pan z Wami i z Duchem Twoim, niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Błogosławmy Panu. Bogu niech będą dzięki.
Zawsze podczas rekolekcji, kiedy jest taka możliwość, by być na adoracji, by ją razem ze wspólnotą prowadzić, być, trwać, to się wtedy najbardziej raduje, bo to jest najpiękniejsze spotkanie. To jest najpiękniejsze spotkanie z miłością. To jest właśnie to, o czym mówiliśmy przez cały te rekolekcje. Przez całe te rekolekcje mówiliśmy o Nim, z powodu którego całe to zamieszanie, z powodu którego świat zwariował. Oto miłość. I nikt nie ma większej miłości od tej, gdy życie oddaje, a On za nas oddał życie. Ta pokorna miłość. Widziałeś kiedyś w Nim właśnie tak, tę miłość? Czy potrafiłeś w ten sposób zobaczyć Pana? Oto jest. Oto ten, o którym mówiliśmy. Jest, żyje. Jest pośród nas. Oto jest Betlejem. Oto jest Boże Narodzenie. To jest ta chwila, ta łaska. To jest ten czas. O, bądź uwielbiona miłości. Tak pokorna, bądź wywyższona. W tym białym chlebie, bądź wywyższona w tej mojej nieudolności adorowania Ciebie, bo nie potrafię wyrazić Cię, nawet jak jesteś piękna, jak jesteś cudowna, jak jesteś potężna, wszechpotężna. Wiecie, ostatnio jakoś tak bardzo ciągle o tym mówię, bo kiedyś na modlitwie zobaczyłem Boga właśnie takiego i zacząłem zadać pytania, dlaczego Ty, który jesteś tak potężny, nie objawiłeś się w czymś innym, bardziej cennym, bardziej wartościowym? Dlaczego nie zamknąłeś się w czymś większym, mocniejszym? Tylko Ty zamykasz się w białym chlebie. Popatrzcie, jaka pokorna miłość, która pokonała świat, zamyka się w tym małym chlebie. Spróbujcie żyć bez chleba. Przecież się nie da. Tak normalnie się nie uda.
ta miłość się zamyka w tym białym chlebie. Spróbujcie żyć bez Niego. Spróbujcie żyć bez Niego. Nie da się. Wcześniej czy później. Nie da się. Po prostu. O miłości. Niepokonana. O miłości. Adorujemy dzisiaj Ciebie. I tulimy się do Ciebie. Wielbiąc za to, co uczyniłeś. Co uczyniłeś z nami. Bądź wywyższony, Panie. Przed tronem Twym stoimy. Oh.
Panie, klęcząc przed Tobą, pragniemy oddać Tobie owoce tych rekolekcji. Tobie chwała, Tobie uwielbienie, Tobie cześć za każde dobro, które dokonałeś w ludzkich sercach. Uwielbiamy Cię, Jezu, za te 4 dni Twojego Słowa, którym się nami dzieliłeś, że nas namaszczałeś tym Słowem, uzdrawiałeś, pokonywałeś. Zobacz, Panie, oto Twoje dzieci, rozweselone w mocy Twojej chwały, pokonani Twoim Słowem, z których zrodziło się pragnienie trwania podczas rekolekcji w tym miejscu i słuchania Ciebie. Panie, uwielbiamy Cię za nich. Chcemy uwielbiać Ciebie za te wszystkie spowiedzi święte, za tych wszystkich kapłanów, którzy tutaj przyjechali i posługiwali w konfesjonale. Dziękujemy Tobie za te wszystkie spowiedzi, za ten dar nawrócenia dla wielu osób, za to, że to Twoje Słowo przenikało ich serca, ich dusza aż do trzewi, że to Ty dzisiaj, Panie, nas pokonałeś. Twoja miłość nas pokonała, Twoje miłosierdzie. To jest wielka radość patrzeć, jak Ty, Panie, znów zaczynasz świecić jako światło, jako ogień rodzącego się Betlejem, rodzącej się miłości miłosiernej w nas. Tak za to chcemy Ci dzisiaj dziękować i uwielbiać. I patrzymy na te parafie, patrzymy na kapłanów, którzy tutaj pracują. Panie, spojrzyj na nich. Namaszczaj ich ogniem ducha, ogniem miłości, ogniem wiary. Namaszczaj ich, Panie. Zawierzamy Tobie te parafie. Zawierzamy Tobie wszystkie plany tej parafii. Oddajemy Tobie księdza proboszcza, jego współpracowników, tych wszystkich, którzy te kiedyś będą pracować i kiedyś pracowali. Posługuj się nimi tak, jak chcesz, aby stawali się na Twój obraz, na Twoje podobieństwo. Panie, zawierzamy Tobie wszystkich w tej parafii, wszystkich tych z naszych domów, rodzin, tych, których tutaj nie ma. Pan Jezus pokazuje wiele osób. To są matki, które bardzo płaczą z powodu ich dzieci, że ich tutaj nie ma. Jezus mówi dzisiaj bardzo konkretnie: dziecko, ja w Twoim sercu będę żył. W Twoim sercu przejawi się moja miłość. Pozwól mi w Twoim życiu działać, a ja przedostanę się do Twojego dziecka. I tak czynimy w domach. To my się musimy nieustannie nawracać. To my musimy otwierać nasze serca, żeby to właśnie ono się stawało kanałem, przez które Bóg będzie przechodził i dotykał naszych członków rodziny, waszych mężów, żony, synów, córki, rodziców. To wy stańcie się teraz kanałem. Tak, Panie, teraz niech Twoja miłość przedrze się przez ludzkie serca. Panie Jezu, przyjdź ze Twoją miłością. Dotykaj teraz wszystkich tych, którzy tutaj są i tych, których tutaj nie ma, są z różnych powodów w domu. Przyjdź teraz tam ze swoją wielką chwałą, miłością. Przekonaj ich o tym, że Ty jesteś wielki, że jesteś Bogiem cudów. Przenikaj teraz ich życie i serca. Proście Jezusa, żeby was udoskonalił w swojej miłości. Jezu, wejdź do mojego życia. Jezu, wejdź do mojego małżeństwa. Wejdź do moich rozpaczy, trudności, rozpadu. Wejdź tam, gdzie sobie nie radzę. Z moimi dziećmi, rodzicami. Nie radzę sobie z problemami. Wejdź tam, Jezu. Z łaską uzdrowienia. Wejdź tam, gdzie są zniewolenia, uzależnienia. Tam, gdzie ja po ludzku nie, w ogóle sobie nie radzę. Wejdź w alkohol, w nieczystość, papierosy, narkotyki. Wejdź, Panie, we wszystkie miejsca tych ulic, gdzie jest ogromna przemoc, agresja, gdzie są toczone walki w małżeństwach, w rodzinach, gdzie są przestępstwa. Jezu, idź teraz z miłością w te wszystkie miejsca tej parafii, zakątki najciemniejsze, najtrudniejsze.
i pokonaj to w miłości, pokonaj to miłosierdziem. Przedzieraj się, Panie, przez ulice tego miasta z łaską wolności. Przedzieraj się, Panie. Zaproś go teraz do swojego domu, do swojej rodziny, do relacji ze swoim mężem, żoną, rodzicami, dziećmi, nauczycielami, pracownikami w szkole, tam, gdzie pracujesz. Przyjdź, Panie, do szkół tej parafii, do tych młodych ludzi, którzy giną każdego dnia w rozpaczy, w nędzy. Wejdź, wołamy, Panie, przyjdź. Maranata, przyjdź. Uzdrawiaj te parafie, te miejsca, gdzie są pokaleczone ludzkie istoty przez grzech, ciemności, gdzie po ludzku już sobie nie radzimy. Dezerterujemy, poddajemy się. Ty, Jezu, tam wejdź. Ty to pokonaj. Ciebie chcemy, jak święta ziemia wody, Ciebie potrzebujemy.
Chryste, prosimy Cię teraz, abyś mocą Ducha Świętego ukazał te ludzkie serca, które cierpią, które są strapione. Żebyś, Panie, do tych serc przyszedł teraz z wielką miłością uzdrowienia. Prosimy Ciebie za ludzi chorych na duszy, duchu i ciele. Wołamy Ciebie, Panie, abyś teraz w mocy Ducha przedzierał się przez te wszystkie choroby, przez te wszystkie zniewolenia, przez te wszystkie wątpliwości, lęki, obawy. Pan Jezus pokazuje na wielu mężczyzn, którzy pomimo słowa tak bardzo pieczołowicie zakrywają prawdę o sobie. Twoje serce, mówi Bóg, nie będzie umiało kochać, jeżeli mi wszystkiego nie oddasz. Jeżeli nie oddasz mi prawdy o sobie, bo to prawda o sobie wyznana daje wolność i tylko wtedy mogę wypełnić Twoje życie, tylko wtedy mogę wypełnić Twoje serce. Tak wiele mężczyzn Bóg pokazuje, że jest uwikłany w różne rzeczy, ale są zatrzewieni. Co to znaczy, że są zatrzewieni? To znaczy, że są gruboskórni i nie chcą oddać Panu Bogu tego, co ich niszczy już wiele, wiele lat. Czują w sobie ogromne nerwy, taki ból, że ich to przerasta. Są tak bardzo mocno zagłuszeni przez taki głos: nie oddawaj tego, nie mów tego, żyj tak dalej. A zarazem serca aż się wyrywa. Pan Jezus mówi do was: nie lękajcie się. Ja wszystko umiem pokonać. Pokonam największe Twoje cierpienie z powodu Twojego grzechu. Największą rozpacz, którą przeżywasz. Dotykaj, Panie Jezu, tych serc. Jest wiele małżeństw, które bardzo cierpią z powodu tego, że właśnie te domy są skłócone, relacje z dziećmi są poniszczone. Wielu rodziców mówi sobie: przecież wychowaliśmy ich po katolicku. Jezus się teraz chce przedrzeć do waszego życia, do waszego małżeństwa. To wasze małżeństwo się musi naprawić, żebyście mogli być świadkiem, świadectwem, światłem dla swoich dzieci. To dzieci chcą zobaczyć, jak między wami dokonuje się prawdziwa miłość, przebaczenie, odnowa małżeństwa. Jezus bardzo wyraźnie to pokazuje. Dzisiaj jest ogromny kryzys małżeństw. Jest tak wiele małżeństw tutaj, które potrzebują naprawdę nawrócenia, uzdrowienia. Są kobiety, które bardzo cierpią z powodu tego, że przychodzą same do kościoła. Jezus mówi: nie lękajcie się. Nie bój się. Proś Maryję. Przez serce Maryi dokonają się cuda. Proś za swojego męża o nawrócenie i ofiaruj cały ten ból, który przeżywasz. Ofiaruj za niego. Ofiaruj. A ja to będę zanosił Bogu Ojcu, mówi Pan, za nawrócenie Twojego domu. Podczas rekolekcji mówiłem bardzo dużo o relacji tata i syn. Syn i tata. Są tutaj ojcowie, którzy nie mają relacji ze swoimi dziećmi w ogóle. Przychodzicie tutaj do kościoła jako ojcowie, a wasi synowie szukają w was Boga. Szukają w was tego odzwierciedlenia nieba. Proś dzisiaj Jezusa o dar prawdziwego ojcostwa. U wielu mężczyzn to ojcostwo zostało pokiereszowane przez pieniądze. To, co wam mówiłem, to świadectwo tego mężczyzny za granicą. Pieniądze stanowiły ogromny problem, ale to nie są tylko pieniądze. Jezus pokazuje ogromny egoizm, uciekanie z domu. Wy, mężczyźni, uciekacie z domu, was nie ma w rodzinie. Ucieczki, czyli wielu mężczyzn
ten sposób próbuję sobie rekompensować deficyt miłości. Uciekają z domu od relacji z żoną, z synem. To jest też nieczystość. Ogromna nieczystość, zniewolenie, którego nie oddajesz Jezusowi. I tam jest brak szacunku wobec małżeństwa, swojej żony. Ta nieczystość zamyka twoje serce na drugiego człowieka, bo tam jest krępacja, ból, wstyd. Jezu, przyprowadzamy Ci teraz te osoby, aby się uwolnił. Byś uwolnił w tych mężczyznach to wszystko, co ich bardzo mocno powiązało. Daj im tę wolność. Duchu Święty, przychodź. Przychodź teraz, Duchu Święty, do tych osób, które tak bardzo cierpią przez swoje grzechy. Jest wiele osób, które ciągle wyrzucają sobie w sumieniu wiele grzechów. Jezus do was mówi: ja już to wszystko przebaczyłem, zanurzałem to w swojej krwi. Jesteście wolni. Jesteście całkowicie wolni. Tego grzechu już nie ma, ja to zabrałem. Nie żyjcie wspomnieniami. Nie żyjcie tym grzechami. Ja już to przebaczyłem. Panie Jezu, prosimy teraz Ciebie, abyś uzdrowił wspomnienia. Mamy mnóstwo wspomnień, słuchajcie, mnóstwo wspomnień z dzieciństwa, z dojrzewania, z młodości. Mnóstwo wspomnień, które nas niszczą. Tych chwil, kiedy byliśmy pokiereszowani. Jezu, teraz dotknij te wspomnienia, uzdrów nas z tych wszystkich złych historii naszego życia, które ciągle na nas wracają jak bumerang. Przyjdź, Duchu Święty, pokazuj nasze serca, nasze życie. Jest wiele osób starszych, które nie zaakceptowały starości. I to wraca z niedzieli. Nie potrafię zaakceptować swojego podeszłego wieku. Nie potrafię tak żyć. Jest mi ciężko. Panie Jezu, przyjdź do osób starszych. Wejdź w ich choroby, cierpienia, bóle. Teraz przynosimy Jezusowi wszystkie choroby fizyczne. Bóle kości, reumatyzm, bóle stawów, serca. Prosimy Cię, Panie, za osoby, które cierpią na nowotwór. Ty mówisz: proście o co chcecie, a będzie wam dane. Proście o co chcecie, a będzie wam dane. Jezu, zawierzamy Tobie osoby, które cierpią na cukrzycę, na chorobę żył. Przynosimy Tobie osoby, które mają chorą skórę, które cierpią z powodu chorej skóry. Panie Jezu, oczyszczaj swoją krwią te osoby chore, które cierpią na zmiany dermatologiczne. Proście też za tych, którzy są w waszych domach, którzy są przykuci do łóżek, którzy cierpią z powodu swoich chorób. Uzdrawiaj nas, Panie. Uzdrawiaj wszystkich te osoby, które o to proszą, wołają i wyciągają do Ciebie ręce. Prosimy Cię o to. Do Ciebie, Panie, woła dusza moja. Tęskni ciało me, gdy nie ma Cię. Serce ogarnia lęk, przyjdź, dotknij mnie, rozraduj mnie.
musimy zapalić światło. Serce ogarnia, ale przyjdź, dotknij mnie, rozraduj mnie. Jezu, pragnę blisko Ciebie być. Jezu, w Twych ramionach się przy sercu Twym trwać.
Najświętszym Sakramencie zostawiłeś nam pamiątkę swej męki. Daj nam taką czcią otaczać święte tajemnice ciała i krwi Twojej, byśmy nieustannie doznawali owoców Twojego odkupienia, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Amen. Idźcie spać. Wierzę w to, że Pan Jezus ten wieczór bardzo dużo pięknych rzeczy zrobił. W tej ciszy adoracji. Dlatego niech Pan Bóg będzie uwielbiony. Jeszcze raz wszystkim za wszystko dziękuję i niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pragniemy więcej.